zebranych odpadów w poszczególnych gminach. I chciałbym może zwrócić uwagę na to, że w niektórych gminach bardzo mało jest odpadów na mieszkańca, bo ilość odpadów na mieszkańca, w tym pozostałych odpadów, czyli segregowanych, są bardzo duże różnice w naszym powiecie. Pytanie jest takie, czy inspektorat ochrony środowiska, czy to jest tylko jako materiał poglądowy, czy jakieś konsekwencje, bo w niektórych gminach bardzo mało odbiera się tych odpadów. No tyle. Po prostu widzę bardzo duże dysproporcje. Dziękuję. Zostały zestawione jak gdyby pewne dane, które są nam przesyłane nami, marszałkowi województwa, w takich rocznych sprawozdaniach. I jeżeli chodzi o ilości tych odebranych odpadów, to my tak naprawdę nie mamy wpływu na to, ile z danej gminy zbierze się tych odpadów. Jeżeli chodzi o weryfikację tych pozwoleń, to my tych sprawozdań, to my sprawdzamy tylko, jeżeli chodzi o poziomy odzysku pewnych rodzajów odpadów, na przykład odpadów papieru i tektury. Są wyznaczone na poszczególne lata poziomy odzysku i my tylko kontrolujemy to. Jeżeli te poziomy nie są jak gdyby dotrzymane w określonych rozporządzeniach, to wtedy mamy możliwość wymierzenia kary. Ale to tylko do poziomów odzysku pewnych frakcji odpadów. Natomiast co do ilości zebranych na przykład odpadów komunalnych, my na to po prostu wpływu nie mamy i nie możemy powiedzieć, że ta gmina za mało zbiera, bo nie wiem, bo coś tam. Regionalna Izba Obrachunkowa, PiS uchwałą z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bielskiego w sprawie absolutorium tytułu grania budżetu za rok 2015 po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bielskiego sformułowane w uchwale komisji z dnia 10 czerwca 2016 roku postanawia pozytywnie na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białej Podlaskiej w sprawie udzielenia absolutorium rządu powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. W uzasadnieniu skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej rozpatrzył wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białej Podlaskiej sformułowany w uchwale z dnia 10 czerwca 2016 roku oraz skład orzekający dokonał oceny wniosku Komisji Rewizyjnej, biorąc pod uwagę formalną prawną stronę tego wniosku i stwierdził, że nie narusza on postanowień obowiązujących przepisów o samorządzie powiatowym oraz o finansach publicznych. Zgodnie z swoimi ustawowymi kompetencjami skład orzekający pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej. Przechodzimy do podpunktu C. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białej Podlaskiej za 2015 rok, druk nr 391. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych Komisji Stałych Rady Powiatu. Czy są jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę. W związku z tym, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyjęcie przycisku. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wszystkie sprawy, proszę Państwa, były omówione na komisjach, więc dzisiaj na sesji czysta formalność, tylko i wyłącznie głosowania już bez dyskusji żadnych. Mówię, sprawy były wcześniej już przedyskutowane na komisjach Rady. Aczkolwiek radni widzę, że pozytywnie zaopiniowali zarówno pracę poprzedniego starosty, jak i tą już obecną pracę starosty. No tak, proszę Państwa, tak jak przecież mówiłem wcześniej, że odwołanie poprzedniego zarządu, ono było, że tak powiem, spowodowane innym powodem niż nieudzielenie absolutorium. Także tutaj Rada Powiatu, Komisja Rewizyjna jakby cały czas monitorowały tę sytuację. Zresztą absolutorium było za każdym razem udzielane zarządowi. Także przyczyną odwołania przyczyna była zupełnie inna niż... Pożegnała się już z nami pani Bożena Kaliszuk. Tak, pani dyrektor zadeklarowała, że 6 lipca odchodzi na emeryturę, także... Pożegnamy panią dyrektor z należytymi honorami, podziękujemy jej za dotychczasową pracę. Oczywiście uważam, że zasługuje na to, była bardzo dobrym pracownikiem. Kolejne jakieś sprawy personalne w starostwie? Na chwilę obecną, w najbliższym czasie chyba nie, w miesiącu wrześniu jedna osoba zadeklarowała odejście, a pozostałe osoby... Które? Kierownictwa? Nie. Pracownik. A pozostałe osoby złożyły deklaracje, które już mają uprawnienia emerytalne, że do końca roku po prostu przejdą na emerytury. Zasłużone. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Głos mi drży.
Dziękuję za to, że mogłam z wami pracować dla dobra powiatu. Dziękuję bardzo. Szanowna pani dyrektor, pani Bożenko, ja również z tego miejsca w imieniu własnym, jak i również kolegów radnych chciałem złożyć pani serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz naszego powiatu. Jestem przekonany, że ta dotychczasowa współpraca, która była między nami, będzie zawsze bardzo mile wspominana. Mówię teraz za siebie, że ja na pewno będę zawsze panią bardzo dobrze wspominał. Cóż, po tym okresie, kiedy kończy pani pracę zawodową, chciałem życzyć, aby jak najdłużej korzystała pani z tej zasłużonej swojej emerytury. Powiem tak brzydko, proszę na maksa ten ZUS naciągnąć i odebrać co swoje i cieszyć się długim, długim zdrowiem. Raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Troszeczkę dzisiaj w formie artystycznej, tak? Tak, dzisiaj troszeczkę w formie artystycznej, ale też i na poważnie. Na sesji mieliśmy dzisiaj przyjęcie absolutorium dla zarządu powiatu za rok 2015 i absolutorium dla ustępującego zarządu powiatu i wskazówki dla nowego zarządu, który już pracuje od kilku miesięcy. Przebiegło bez zakłóceń. Tak, widać było po zachowaniach radnych, po dyskusji, że nie mieli większych uwag. Wydaje się, że wszystko sprawy powiatu idą w dobrym kierunku. To jak podsumujemy tę sesję? Dzisiaj na sesji miało miejsce fajne wydarzenie, gdyż wręczyliśmy doroczne nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony dziedzictwa kulturalnego na terenie powiatu bielskiego za 2015 rok. Wśród laureatów, jak widzieliśmy tutaj wszyscy, słyszeliśmy, orkiestra Dęta z Łomas, pani Małgorzata Piekarska, Dobrynianki i tutaj w tym miejscu chciałbym zaprezentować Państwu i szerokiej publiczności jeden z pięknych wierszy jednej z pań, która tworzy zespół Dobrynianki, pani Urszuli Jaworskiej. Przeczytałem ten tomik już kilka razy, jak wspomniałem, bardzo mi się podoba, a ten wiersz, Życie, naprawdę zasługuje na to, żeby go przedstawić tak i żeby ludzie usłyszeli. Podążę za tym, co kochasz, miej nadzieję w to, co utracone, wierz w to, co w życiu ma sens, w jaką byś zmierzał świata stronę. Pomimo okrutności tego świata, to słońce wstaje i codziennie świeci. Choć życie to droga pełna zakrętów, nieraz trzeba zwolnić, a nieraz przyspieszyć. Niech nie brakuje dobrych myśli i dni, a słabość będzie naszą bronią. Wszelkie zwątpienie, smutek, gniew, niech ręce Maryi osłonią. Szczęść Boże w posłudze kapłańskiej. Myślę, że ten wiersz był dedykowany jakiemuś kapłanowi, więc pewnie takie zakończenie. Oprócz tego wątku artystycznego i przegłosowania absolutorium do zarządu powiatu, dziś na sesji miały miejsce dwa ważne wydarzenia, podjęcie uchwał w sprawie modernizacji i rewitalizacji dworku w Romanowie. Tutaj Rada podjęła decyzję o wsparciu projektu, który będzie opiewał na 650 tysięcy oraz uchwała, która dotyczy szkolnictwa zawodowego i ustawicznego na terenie powiatu bielskiego w szkołach prowadzonych przez powiat bielski, to ponad 3 miliony złotych. Także są to istotne propozycje uchwał, które będą miały skutek w latach następnych, 2017 i 2018 roku.